każdym kraju mamy inny środek transportu, żeby dostać się na spot. Na Dominikanie było to mototaxi. Czyli trzy osoby na jednym motorze. Ze sprzętem. Natomiast tutaj jest to wspaniały wymysł technologiczny, czyli tuk-tuk. O, tu znajduje się przystanek. Hola! Hola! Gdzie jest? Luis con Asalino, vamos conmigo! Pojazd jest niesamowicie pakowny. Wierzyłam, że jeszcze oprócz nas to by ze trzy osoby tutaj weszło, szczególnie Peruwiańczycy. Ile miejsca jest w środku? Doładowalibyśmy ze trzy chłopki. Tak. Normalnie jeszcze tutaj jest taki sound system, takie dobre głośniki. A, teraz akurat nie ma. Perfecto. Gracias. Paracas to świetne miejsce. Mała mieścina pośrodku pustyni z topowymi warunkami na kajta. Opowiemy Wam dzisiaj trochę więcej o tym spocie. I dlaczego przyjechaliśmy tam na miesiąc, a niechcący zostaliśmy trzy. Przede wszystkim wiatr. Termika połączona z Venturi sprawia, że w sezonie wieje non-stop. Sam spot jest ogromny, woda jest płaska, a wokół ciebie latają flamingi. Wiatr oscyluje między 15 a 35 węzłów i wzmacnia się w ciągu dnia. Przeważnie od rana wychodzisz na 12, a po południu na 8, 9. Spot jest dobry zarówno na freestyle, jak i big air. Udało mi się tam nawet nauczyć boogie loopa. Zajmij się tym. Dziękuję. Będę dbała jako własne dziecko. Jest tutaj też pewna unikatowa rzecz. I o co w ogóle chodzi? W Paracas znajduje się rezerwat naturalny, gigantyczny rezerwat naturalny nad Pacyfikiem, który oferuje niezliczoną ilość kitespotów. Część tych kitespotów jest cały czas do odkrycia i to jest przepiękna sprawa. To jest coś, o czym w sumie zawsze marzyłem, żeby odkrywać spoty, na których jeszcze nikt wcześniej nie pływał. Linia wybrzeża jest bardzo zróżnicowana, dlatego można znaleźć laguny z płaską wodą, można znaleźć spoty na wave'a. Wiatr onshore, offshore, mocniejszy, słabszy. Jest naprawdę dużo do odkrycia. No i co? Nie wiem, generalnie bierzemy sobie furę 4x4 albo kilka takich fur. Pakujemy sprzęt i ruszamy eksplorować. Bierzemy też namioty. Bierzemy grilla i rozbijamy sobie obóz i spędzamy parę dni w tym rezerwacie, nie? Bo w ogóle rezerwat jest totalnie dziki. Nie ma tam praktycznie w ogóle budynków poza jakimiś pojedynczymi chatkami rybackimi albo zbieraczami glonów, które lokalna ludność sprzedaje do Chin na kosmetyki. No tak, poza tym to jest po prostu nic, dzikość natury. No, widoki są majestatyczne, czuć potęgę przyrody. Nie? Także zresztą sami zobaczcie. We'll be right back.
A wracając do Paracas. Dzisiaj wjeżdża najcięższa janowa możliwa. Płyniemy na foki. Ja jestem zabezpieczona przed wszystkim. Nawet przed 5G, pomimo tej kapelusz i falkona. Generalnie jesteśmy w godzinie w kolejce i każdy półtora metra dystansu, wielka rzeźba, to w nauce COVID już nie ma. Wszyscy zdjęli maski, my również, także zdróweczko. Tak generalnie ta mieścina znana jest z wycieczek łódką na foki. Można też wypożyczyć kłady i pośmigać po rezerwacie. Natomiast nas zachwyciło lokalne życie. Wynajęliśmy mieszkanie w nieturystycznej części miasta. Pokażę wam naszą glamorous miejscówkę do jogi. Z pięknym widokiem. Tutaj Oluś. Patrzcie, jaki ma piękny widok. Z majtki. A tutaj jest na wodę zbiornik. Tutaj są jakieś śmieci. Tam dużo kogutów pieje. Już robi coś. Taki progres tylko na naszej miejscówce. Zapraszamy. Studio Yoga Favela. W okolicy znali nas wszyscy. To jest nasza przyjaciółka Janina. Bardzo fajny klimat w tym sklepie. Zawsze wszyscy nas witają. Jak dzwoniliśmy po tuk-tuka, to nawet nie musieliśmy mówić, gdzie jedziemy. Bardzo lubiliśmy także wyprawy do pobliskiej miejscowości Pisco. Można tam było doświadczyć prawdziwego peruwiańskiego targu. A tak swoją drogą, jeśli zastanawiasz się, czy przejść na weganizm, to polecamy się tam wybrać. Prawdopodobnie rozwieje to twoje wątpliwości. Pan nam krawa. Pan śmieje i dostałam takim wytryskiem krwi. Na czoło, na ten... Na klatę. Jak na koncercie black metalowym. 10 rodzajów limonki, każda inna. Bardzo dużo rodzajów ziemniaka tu jest. Podobno jest parę tysięcy odmian. Truskawki. 5 zł za kilo. Można tam kupić dosłownie wszystko. Warzywa, owoce, przyprawy, orzechy, mięso. Ale w szczególności najświeższe owoce morza, jakie są. Bardzo to jest. To wygląda jak pipki. Po lewej, ta po lewej. Właśnie kupujemy gigantycznego kalmara, co się nazywa bota. O Jezu. Za tą siatę kalmara gigantycznego zapłaciliśmy 10 zł. Co kochanie, pokaż, co powstało z kalmara. I dlatego widzę, Max, że ktoś stworzył. Będzie modnie w tym, w słoiczku. No oczywiście, to ja będę hipstersko pił wino ze słoika. Ale Paracas to przede wszystkim ludzie. Give it.
make-up nakładają. What the hell? Yuri, what happened? Dziękujemy. To dzięki Wam to miejsce jest tak fantastyczne. Dzisiaj jest zakaz wychodzenia z domu, więc Olek tajne przez poufne, tutaj przez okienko, przez zasłonkę kupuje rum na wycieczkę. Klasycznie. Jakie piękne. Ale zwyrolstwo. Będzie burrito na stok. Oi.